Poleci tam. Mam nadzieję, że nic nie jest za głośno, za cicho. Zerknę szybko na ustawienie, czy coś tu jest, co mogę zmienić. To jest Sebastianie. Moje źródło sandaletów jest offline. O nie, najgorzej. Gdzie ja to mogę mieć w takim razie? Jedna kolejna sadka. Przepraszam, że zawiodłem oczekiwania. Może kiedyś tego ZX-a zrobię, ale czekam na kolekcję na przecenie. Tak powiem. Cześć samuraju. Czy ja to gdzieś znajdę na szybko? Polepiadam mi, to to było. Chyba mam nadzieję, że to to. Dobra, wiesz, że będzie okej. Bo z jakiegoś powodu boss stwierdził, że się odezwie dopiero jak zacząłem streama i takie co na ostatnią chwilę, jak zwykle mam wszystko robić. W każdym razie, czy ja chcę coś jeszcze tutaj na szybko zmienić w ustawieniach? Gamepad, ja wam dam gamepad. Profesjonalna nazwa to kontroler i tak to nazywajmy. Online'em generalnie nie musimy się przejmować w Elden Ringu tak długo, jak sami się na niego nie decydujemy, co jest jak dla mnie dużym plusem w porównaniu do Dark Soulsów. Bo możemy mieć te opcje online'owe, powiedzmy jako takie, czyli rzeczy typu wiadomości, niewiadomości, a mimo to nie musieć się przejmować się invade'ami co dwa kroki. I to już jest naprawdę duży plus w porównaniu do Soulsów, takie przynajmniej moje zdanie. Wiem, że niektórzy sobie bardzo cenią tego, to, że mogą być najeżdżani w każdej chwili, ale ja do tych osób nie należę. Cześć, Bratku. Nie zwlekając, nie opóźniając, rozpoczniemy sobie rozgrywkę. Tylko mój jeden dylemat, jaki mam, to taki, czy chcę grać Unga Bunga buildem, czy chcę grać czarodziejem, bo to są dwie rzeczy, które biorę pod uwagę w tej chwili. W dużym skrócie Unga Bunga build to ładowanie wszystkiego jak leci w siłę i nie przejmowanie się niczym innym, a czarodziej to prawie że kompletna odwrotność. Przy czym czarodziejem miałem swoje pierwsze przejście i czuję się trochę niekomfortowo z tym jak wyszło, bo po pierwsze większość speli była wtedy przed buffami i były ewidentnie słabsze. A po drugie było sporo rzeczy, których nie wiedziałem, których nie zgarnąłem i które może rzeczywiście byłyby lepsze. Z drugiej strony jako tako nie miałem jeszcze pełnego mili przejścia. Więc to jest jeszcze kusząca propozycja. Ogólnie z klasy jako tako, żeby nie było, mamy po kolei Vagabondę, czyli taki w miarę zrównoważony, bardziej tankowaty chłop z tarczą. Mamy wojownika, czyli klasy, która ma dwa zakrzywione miecze, skupia się bardziej na zręczności. Mamy bohatera, który ewidentnie kiedy ręce ma to siłę. Mamy bandytę, który bardziej się skupia na nakładaniu jakichś krwawi, nie krwawi, na takie zaskoczenia, tego typu rzeczy. Mamy astrologa, czyli tutejszego maga. Mamy profeta, czyli tutejszego kapłana. Mamy samuraja, czyli takie coś pomiędzy, powiedzmy, bohaterem a wojownikiem, czyli że jednocześnie chcemy mieć trochę siły i trochę deksa. Bardziej na deksa jesteśmy nastawiani, ale jak widać mamy też w ekwipunku startowym łuk, chociażby ze strzałami, tak? Mamy więźnia, który wydaje się być takim bardziej, powiedzmy, bitewnym magiem, aniżeli
taki typowy Astolo, który jest praktycznie w 100% magiem. Mamy konfesora, który jest z braku lepszego określenia templariuszem. I mamy resztę i taką standardową klasę startową, która jest kompletnie podstawowa i nie ma nic. I dostosowujemy ją sobie według własnych potrzeb. Mówię, jeżeli miałbym się w tej chwili nad czymś zastanawiać, to będzie to albo Hero, albo Astrologer. Przy czym, mówię, Astrologiem jako taką już grałem. I tak jesteś Maidenless. To akurat jest samą przeci i o tym nie trzeba wspominać. Astrologiem już grałem. Na pewno dużo się wypowiadałem na temat grania Astrologiem. I wydaje mi się, że część osób przynajmniej powinna to kojarzyć jako tako. A taką czysto melee klasą prawie, że mi się nie zdarzyło jeszcze grać w sumie. Bo miałem jedno przejście, ogólnie miałem do tej pory 2,5 przejścia, tak? Jedno było właśnie Astrologiem, gdzie skończyło się na tym, że większość czasu biegałem z Moonveilem, czyli z bardzo zabawną kataną. Drugie przejście miałem bodaj konfesorem, tak mi się wydaje. I też okazało się, że w tej grze Miracle jako broń ofensywna się nie sprawdza za bardzo, więc to też była taka bardziej postać niby pod faith, ale tak naprawdę w dużej mierze skupiała się na mieczu zabawy i balansu. I pozostałe pół przejścia miałem... To nie był samuraj? To chyba był warrior. Gdzie biegałem z dwoma twin blade'ami i bardzo intensywnie je power stensowałem. Więc teraz się zastanawiam, czy chcę dać magowi jeszcze jedną szansę, czy zrobić po prostu jedno wielkie unga bunga. Pamiętam, że jak próbowałem swoim konfesorem pod koniec gry używać ciężkiej broni, to szło to dość nieprzyjemnie i topornie, ale może coś w tej kwestii się zmieniło. W sensie, może będę w stanie coś w tej kwestii zrobić, o tak powiem, a nie, że na przykład jakaś kwestia balansu się zmieniła. Bo istnieje jeszcze opcja taka, że mógłbym się pobawić w Bleed, ale nie przepadam za Bleedem aż tak bardzo. Zwłaszcza, że są przeciwnicy, którzy są na niego kompletnie niewrażliwi. Nie jest ich jakoś specjalnie dużo, ale... Z drugiej strony zawsze mam takie, że jeżeli nie korzystam ze statusów, to czuję się jakoś choć trochę upośledzony w tej grze. I mnie to odrobinę denerwuje. Czy to widać w ogóle? Tak, to widać. Chyba muszę wyłączyć powiadomienia z Discorda. Uno momento. Gdzie to się robiło teraz? Albo ustawić na nie przeszkadzam. Też jest opcja. No dobra. Pobawimy się w bardzo intensywny, ciężki mili styl gry. Spinki. Typ ciała. Czemu on się różni? Jeden jest taki bardziej postawny. A w sumie to... No tak, jeden jest taki bardziej, powiedzmy... twardszy, drugi miększy. Original dopiero sobie wybieraliśmy. Keepsake. Co chcemy jako keepsake? Pieśń zwiększając HP. Runa K daje nam sporo runów. A Golden Seed, czyli ulepszanie naszego tutejszego Estusa. Fanged Imp Ashes, czyli popioły, które pozwalają nam przywoływać sojuszników. Crackpot jest do różnych przedmiotów do rzucania, których w tej grze jest naprawdę sporo. Dwa stąd kije, które są używane do pokrywania lokacji i różnych innych rzeczy. Bewitching Branch w tej grze nie jest też tak przydatny. Jak był chociażby w Dark Souls 3, gdzie pozwalał kompletnie olać giganta. Boiled Prone, który zwiększa redukcję obrażeń fizycznych, raczej nie będę się w to bawił. I Shady Zwoł, które sprawia, że przeciwnicy nas chętnie atakują. Czemu miałbym chcieć, żeby przeciwnicy mnie chętnie atakowali w Dark Soulsach? Albo raczej w Elden Ringu.
Wydaje mi się, że wezmę sobie po prostu Golden Seeda. Generalnie zasada jest taka, że Golden Seedów w tej grze jest wystarczająco dużo, żeby nam ich zostało nawet po ulepszeniu Estosana Max, więc to nie jest tak, że go potrzebujemy. Ale im prędzej będziemy mieli upgrade'y, tym lepiej. Takie jest moje zdanie. To co? 60 siły, 0 dexa, 0 inteligencji i można grać. W przeciwieństwie do Dark Soulsów, Elden Ring ma trochę bardziej też rozbudowaną fabułę. Więc jeżeli ktoś lubi, interesuje się, to można się na niej nieco bardziej skupić. Elden Ring został rozbity. W krainach pomiędzy. Marika kompletnie w ciało. No widzicie, nie ma jej, więc jesteśmy maidenless. Proste. A w nocy czarnych nożen Golden Złoty jako pierwszy umarł. Kto powiedział, że bogowie nie mogą umrzeć? Potomkowie Maryki zgarnęli dla siebie fragmenty w eldyńskiej opieścienia. Odłamki. W wyniku nowo posiadłej siły nastąpiło rozbicie i to bynajmniej nie dzielnicowe. Po wojnie nie powstał żaden władca. W wyniku wojny porzuciła wszystko większa wola. Rise now, ye tarnished, ye dead, who yet live. Jak to zwykle bywamy, jako pseudo nieumarli powstajemy z grobów. Speaks to us all. Horalu, chieftain of the Badlands. The ever brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion. The loathsome dung eater. And Sir Gideon Othniel, the all knowing. Same ważne postaci. Oraz jedna biedna mała iskierka. Na grób nieznanego żołnierza. Albo raczej w tym wypadku bohatera. I naszym celem jest dostać się do krain pomiędzy. Stanąć przed eldeńskim pierścieniem. I stać się eldeńskim władcą. Na szczęście, jak wszyscy wiemy, Dark Soulsy nie są grą, która lubi dawać jakiekolwiek tutoriale, więc jesteśmy od razu wrzucani do tutejszej katedry bez jakichś większych tutoriali.
Jedna ważna rzecz, o której warto pamiętać. W Elden Ringu można skakać, co do tej pory było absolutnie nieoczywistą rzeczą i chyba dopiero Sekiro to wprowadziło. I to jest coś, co jest wykorzystywane w tej grze. A drugą rzeczą, o której warto pamiętać i o której ja bardzo często zapominam, jest to, że rzeczy się ogarnia trójkątem. Czy mogę to otworzyć? Nie, są zamknięte. God damn it. Widzicie te wszystkie krwawe plamy? Oni uwierzyli. Spójrzcie, jak pięknie uwierzyli. Chłop przeczytał. Uwierzył. I umarł. Ja na szczęście nie podążę jego śladami. Czemu miałbym? Ufanie ludziom w Elden Ringu to jest najgłupsza rzecz, którą można zrobić. Złota zasada jest taka, że jeżeli coś jest napisane, to na 90% to jest nieprawda. Ja nawet nie żartuję. Prawdopodobnie bezpieczeństwo za mostem. A to ci dobre. Przeciwny potężnik. Potężny przeciwnik. Słaby przeciwnik. Widzicie? Nawet nie potrafię się dogadać. Mam przed sobą złotą mgłę. Ale najpierw spada nas Grafted Scion. Istota zdecydowanie zbyt dużej ilości rąk i wielkiej tarczy. I to, że on ma dużo rąk, jak najbardziej przekłada się na to, ile razy on może zaatakować. Na szczęście nie mamy też wszystkiego kleczenia w tej chwili, więc będzie fajnie. Nie wierzę też jednocześnie, że nasza tarcza nam tutaj wiele da, więc mogę równie dobrze wyekwipować moją broń w dwie ręce. I za długo sobie tej nie pożyłem. Początek jest bardzo fajny. W sumie kolci mnie, żeby jeszcze zmienić tytuł Steama i wspomnieć tam, że planuję nie narzekać przez całą grę i zobaczyć, jak długo mi to wyjdzie. Zaraz się okaże, że nie mieliśmy tędy iść. Nie no, akurat jeżeli chodzi o Chapel of Anticipation, to jest to nasza jedyna ścieżka i nie mamy za bardzo innej możliwości. O. Don't worry, Torrent. O nie, to torrenty. To piraci. We found him here, after all. Zawsze się śmieję z tego, że kiedy człowiek pisze Elden Ring Torrent, to znajdzie konia zamiast właściwego torrenta. Złoty porządek? Czymże jest złoty porządek? Na pewno nie czymś, czego chcemy się stosować. W każdym razie po naszym spotkaniu z Grafted Scionem, który zdecydowanie jest przecinkiem, z którym chcemy się teraz mierzyć, wylądowaliśmy w jakiejś pieczarze. Na szczęście w pobliżu są schody i drzwi, więc jeżeli będziemy chcieli, to możemy sobie w miarę łatwo przejść dalej. Download Final Virus, to by byłoby co najmniej ciekawe. Dostaliśmy 3 estusy na HP-ki, 1 estus na manę. Pytanie, czy mógłbym go teraz jakoś ulepszyć. Jeżeli skoczymy na dół, to znajdziemy się w jaskini wiedzy i możemy tam mieć parę tutoriali. Ja ich nie potrzebuję, ale z racji tego, że jest to w Steam jako tako i jest tam parę dusz do zgarnięcia, czy tam run tutaj, to czemu nie? Za pomocą trójkąta możemy używać przedmiotu, trójkąta, Jezu. Czy tam był X? Czy jestem ślepy? Powiedzcie mi, czy tam był X.
A, chyba wiem dlaczego. Tak. Okej. Okay. Zapominam zawsze, że kontrolki są dostosowane pod kontrolę Xboxowy. I się na tym łapię. W każdym razie spadliśmy do dosłownego Noob Cave'a, gdzie będą tłumaczone po kolei wszystkie mechaniki. Size of Grace, czyli tutejsze odpowiedniki Orgnis, możemy przy nich usiąść, żeby odnowić sobie wszystkie statystyki i nasze estusy zwane świętymi flaszkami. A przeciwnicy, których pokonaliśmy, w większości zostaną odrodzeni. Także usiądziemy sobie przy pierwszym z nich. Wiecie, jak okropnie działa pamięć mięśniowa przez to, że wszystkie używanie przedmiotów jest pod trójkątem zamiast pod X-em? To jest okropne. I póki co jedyne, co możemy zrobić, to spędzić trochę czasu. Generalnie w Elden Ringu są trzy pory dnia tak naprawdę. Jest poranek, jest dzień i jest noc. I to, co się dzieje na mapie, zależy od tego, w jakiej w danej chwili porze roku jesteś. Tak, porze roku, porze dnia jesteśmy. Mogę sobie teraz dodać Estusa, czemu nie? Nie mamy świętych quest, żeby zwiększyć ilość HP-ków odnawianych przez Estusa. Mogę za to przydzielić kolejnego Estusa na HP-ki, bo z many raczej korzystać nie będę. Przynajmniej na chwilę obecną. W końcu jesteśmy Unga Bunga i nie wiemy o takich rzeczach jak, mana. Możemy nauczyć się jakiegoś czaru. Czary? Co to są czary? Ja nie wiem. I posetować naszą skrzynię, w której obecnie nic nie ma. Zauważyliście pewnie, że nie ma możliwości dawania poziomów. Nie martwcie się. Ja o tym doskonale wiem i Tega też o tym wie. Za pomocą SB możemy atakować. Jeżeli zejdziemy przeciwnika od tyłu, to jak zwykle mamy backstaby. Za pomocą L2 mamy silny atak. Za pomocą LB mamy obronę. Jak jeszcze będę trafiał, to już w ogóle będzie super. Za pomocą kierunku plus B albo kółka możemy się rolować, a po prostu wciskając kółko B się backstepujemy. Jedna fajna rzecz, którą możecie zauważyć, to że jeżeli jesteśmy poza walką, to akcje nie zużywają w żaden sposób staminy. To jest o tyle fajne, że dzięki temu możemy sobie generalnie biegać bardzo dużo i nie zużywa... Znaczy, chodzi mi głównie o to, że nie musimy przez to co chwilę się zatrzymywać, jeżeli przebiegamy jakiś dłuższy dystans, tak? I akurat się z niczym nie bijemy. To tak akurat kolega do nas strzela, więc nie będzie mieli zbyt wielkiego wyjścia, tak? Ale... bo i może być... W każdej ręce możemy mieć do trzech broni, możemy się między nimi przełączać. Bronie możemy trzymać w dwóch rękach, przez ataki są bardziej efektywne, ciężej odbić tarczą i nasza efektywna siła zwiększy się aż 50%. Czyli jeżeli dzierżymy broń w dwóch rękach i mamy 20 siły, to dostajemy bonusy takie, jakbyśmy mieli 30 siły. Jeżeli broń wymaga 30 siły, a mamy 20, to też możemy ją dzierżyć w dwóch rękach bez żadnej kary. Tak w dużym skrócie. Mamy też ataki z wyskoku jako tako, które nieco łatwiej pomagają przebijać się przez tarczę. O czym Gatswada nam jeszcze teraz nie mówiła, ale kto by się przejmował takimi dowiadkami? Zmieniając prawym analogiem przeciwników, możemy wybrać, kogo chcemy w danej chwili atakować. Dość często się to przydaje, biorąc pod uwagę, że jest ich jednak zazwyczaj więcej niż jednego na raz. Tutaj jest kolega łucznik, z którym wcześniej nam przysparzył nieco problemów. Już nie będzie. Pod L2 albo LT, jak to woli, mamy umiejętności. Czy nasz topór ma jakąś ciekawą umiejętność? Zaraz się przekonamy. Jakąś ma. A, czy ja tak mogę bez przerwy tak naprawdę, dopóki mam FP. To ciekawe. Możemy za pomocą strzałki w górę przykucnąć, znaczy strzałki w górę. To domyślnie jest bodajże pod lewym analogiem. Tylko ja sobie zmienię, bo za dużo razy mi się zdarzało, że przypadkiem wciskałem L3 i przez to kucałem przez... I to przeszkadza w niektórych akcjach, więc musiałem to sobie zmienić po prostu. A jako, że raczej nie będę używał w tym podejściu nie będę używał czarów,
to raczej nie grozi mi, że nie przełączę czaru z tego powodu. Jeżeli wciśniemy RB obok przeciwnika, który stoi na stole, to wbijemy mu broń w plecy i zadałem przez to masywne obrażenia. Trzymając RT mamy ładowane ataki, a RT podczas skoku to jest atak z wyskoku. Tutaj, tak jak widać, byliśmy w stanie przełamać gardę naszego przeciwnika i był taki charakterystyczny odgłos, nie wiem czy zwróciliście uwagę. On oznacza ten moment, w którym możemy zripostować naszego przeciwnika zazwyczaj. O ile przeciwnik jest na to podatny. Kiedy umrzemy, to odrodzimy się przy ostatnim Site of Grace, przy którym byliśmy, jednakże jeżeli znajdziemy posążek Mariki, to możemy się odrodzić przy nim. Pojawia się on dość często w okolicach bossów, więc to jest dość przyjemne o tyle, że nie musimy, powiedzmy, jest jakieś 10 km do bossa. Nasz pierwszy, powiedzmy, że boss, żołnierz Godrika. Teoretycznie, gdybyśmy mieli tarczę, to jest w tej chwili coś dla nas. Po zablokowaniu ataku tarczą możemy wcisnąć LT i natychmiast wykonamy kące po gardzie. Może uda mi się to zademonstrować. O, to jest coś takiego i pozwala nam to też zripostować naszego adwersarza. No jak widać, nasz pierwszy boss nie stanowił wielkiego wyzwania. Ale 400 stadion daje. I tak naprawdę wracamy do miejsca, z którego zaczęliśmy, więc to jest taka, mówię, czysto, dosłownie czysto tutorialowa lokacja. Poznajemy tutaj tak naprawdę wszystkie takie tajniki, które nie muszą być oczywiste. Jeżeli ktoś nie chce albo przychodzi pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty raz, to może sobie to po prostu bardzo grzecznie i kulturalnie pominąć. Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie. Moim zdaniem jest to akurat fajna rzecz, tak, że gracz nie jest zmuszony do przechodzenia tego samego nieszczęsnego tutorialu po raz 50, bo znowu gra w grę, tak? Zwłaszcza, że jednak Elden Ring ma tyle różnych buildów, że najzwyczajniej w świecie ciężko jest tak naprawdę to jakoś za jednym przejściem wszystko ogarnąć, tak? Jeżeli ktoś chce sprawdzić się wiele buildów, to naprawdę może spędzić na tej grze mnóstwo podejść. Samo to, że takich mówię, to jest dla mnie tak naprawdę czwarta postać, którą robię. I wciąż nie wydaje mi się, żeby to było wszystko, co mógłbym się sprawdzić. W każdym razie wychodzimy do Limgrave. Jedna rzecz, która bardzo, ale to bardzo musi się rzucać w oczy obecnie, to fakt, że świat jest dużo bardziej żywy, jeżeli chodzi o kolorystykę, niż w Dark Soulsach. W każdej strefie możemy znaleźć tego typu mniejsze posążki, które oznaczają, że będziemy mogli w takich lokacjach przywoływać ludzi albo w sojusznicze popioły, żeby nam pomogły. Dotknij trawy, znaczy Grace'a. Przycięło grę troszeczkę. A rzeczywiście. Chyba więcej mogę z tym zrobić. Ale to jest moje podejrzenie na chwilę obecną. Gdzie to cholerstwo jest? To teraz, które to będzie? Które to będzie? Czy tak będzie lepiej? Wciąż nie. To niepokojące. To może... Jak tak dam? To wciąż nie chce działać. Tak, mamy mapę. To jest o tyle dziwne, że ja u siebie tak jako taką grę mam dobrze. Więc nawet do końca nie rozumiem, dlaczego OBS ma z tym problemy.
pogrzebię chwilę i zobaczę, czy może coś pomoże. Bo tak, to nie widzę, żeby jakoś specjalnie pomogło. Ha. Nie ukrywam, niepokoi mnie to. Co jeszcze mogę zrobić? Na pewno mogę zmienić ustawienia graficzne. To jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Na zasadzie nie chcę tego robić, ale... No nie powiem, po zmniejszeniu na low wydaje się, że jest lepiej. Nie powiem, że dobrze, ale lepiej. Pytanie, czy to jest akceptowalne, czy... Chyba nie, też to wciąż nie jest do końca to, na czym mi nie zależało. Ja bym tu na fuski nie dał. Znaczy, nie ukrywam, że da się oglądać. O mój Boże, ale teraz pięknie flikeruje wszystko. Holy fuck, te flikery. Okej, teraz to już się boję tego i tego, jak ona wygląda. A czekajcie, a jakbym dał na medium teraz. To wciąż widzę flickering. Chyba teraz chyba jest okej. Wydaje mi się, że jest względnie okej. Jest git. Dobra. Do tego się trzymajmy. Ewidentnie przestawienie na fullscreena mi odrobinę pomogło. Mam nadzieję, że na dłużej niż tylko chwilę. Aczkolwiek nie ukrywam, że... Nie, ma wrażenie, że na fullscreenie tego jakoś inaczej wygląda, jeżeli chodzi o kolorystykę nawet. I nie do końca z czego to wynika. W każdym razie mam tutaj naszego dużego kolegę na koniu. Który jest przy okazji minibossem. I bynajmniej nie jest prostym minibossem. Co widać chociażby po tym, ile nam zadaje. Najgorsze jest to, że jestem świeżo po dużej ilości godzin w Dark Soulsach 1, więc trzeba się będzie od nowa przyzwyczaić do tego, że ta gra jest dużo szybsza i bardziej dynamiczna. Au. Proszę łyknąć Estusa. Nie trafiłem. Najlepiej jest potencjalnie trzymać się po prawej stronie z Sentinela, aczkolwiek bardzo często jest to niemożliwe zwyczajnie. Więc to też trzeba mieć na uwadze. Z tego, że on trzyma swoją broń w prawej ręce, to przez to właśnie generalnie trzymając się po jego lewej stronie, w sensie, no tak, po jego lewej, po prawej stronie, jeżeli stoimy naprzeciwko niego, to większość jego ataków da się tak naprawdę uniknąć. O ile oczywiście jest się wystarczająco kompetentnym, co z doświadczenia powiem, że nie jest oczywiste, zresztą sami już widzieliście. Au, to mnie już trafiło. Nie ukrywam, że ukształtowanie terenu też nie jest jakiś bardzo sprzyjający nam w tej walce. I od tego momentu zacznę używać tarczy. Pierdolę egzekresa. Co ci zrobi? Ja nie rozumiem, Sebik.
Swoją drogą, jeżeli będziesz się kiedykolwiek przymierzał do streamowania Elden Ringa, to przygotuj się na to, że mogą być drobne problemy techniczne, o czym ja się już dzisiaj przekonuję. Ale odkąd przestawiłem na full screena, to jedyne co zauważam to, że gra mi nieco flickeruje, ale jest ok. A i żeby nie było. Jestem upartym skurwysynem i nie dam mu spokoju, dopóki go nie pobije. Okej, to nie jest aż taki dobry pomysł. Zdążył jak ten często zdąża. Tak, jeszcze mnie sięgnął. To mnie powinno trafić, by the... Okej. Cześć, Cudu! To mnie powinno trafić, po czym oberwałem tym... czym myślałem, że z kolei nie oberwę. Typowy Elden Ring. Jezu, czy mogę przestać podnosić wszystko X-em? Nie ukrywam, że przyda mi się to. No dawaj. Jeszcze raz. Udawajmy kompetentną osobę. Przynajmniej udawajmy. Ma mniejszy zasięg, niż mi się wydaje, że mam niestety. Przez co bardzo często zamachuję się w powietrze. A propos. Generalnie jedna rzecz, którą zauważyłem w Elden Ringu, to że z przeciwnikami na koniu dużo łatwiej się walczy samemu, będąc na koniu jako tako. Ale my jeszcze jako tako takiej możliwości nie mamy, więc... Na razie muszę sobie radzić z tym, z czym jestem. Au, o my, jeszcze czwarty atak. I piąty. Na spokojnie, wszystko będzie dobrze. Jestem odrobinę za wolny w części ostrych ataków. Zdążę? Powinienem. Czy to już czas na tarczę? Tak. Nigdy nie jestem pewien, kiedy jestem bezpieczny przed tym drugim atakiem, bo to nie jest takie oczywiste i nie widać tego aż tak jasno i wyraźnie. Oj. Oj. Elden Ringu? Okej, żyjesz. Oj. To był panic roll, którego się nie powinno robić w tej grze. I ogólnie nie powinno się najlepiej robić w Dark Soulsach. Ale próba była dobra.
Wydaje mi się, że jeżeli się ogarnę, to jeszcze maksymalnie z jakieś 2-3 podejścia powinny być. Gorzej jak się nie ogarnę, ale wtedy będziemy mieli dużo większy tab niż tylko zwykły tej Sentinel. Bałek ten CS dostałem wszelki. Au. Dajcie mi już większą, dłuższą broń. Mam wrażenie, że za szybko te ataki robię i przez to nie zdążę się odpowiednio ustawić. Ongren będzie robił to tylko może, żebyśmy nie stali po jego prawej stronie i jak najbardziej to rozumiem. O jezu. I jak najbardziej to rozumiem. Samuraj na początku jest świetną opcją. Możliwe, jednocześnie stwierdziłem, że jak już idę pod kompletne Unga Bunga, to po co mi tekst? Nie zdziwię się, że jeżeli dam jakieś 1 czy 2 losowe punkty tylko po to, żeby spełniać wymagania którejś broni, ale... Póki co... 60 siły. Trzeba mieć priorytety, nie oszukujmy się. Sześćdziesiąta, no w sumie. Czy to nie powinno mnie trafić? Ale to jest całkiem spoko, jeżeli jakby znajdziemy jakieś takie okienko, żeby go używać. Zwłaszcza, że nie kosztuje prawie w ogóle FP. Zauważcie. Tylko podejrzewam, że znalezienie okienka na tyle, żeby go użyć na normalnych... aż na bossach, może być problematyczne. Oj, to nie było niemądre. Dobra, przestań. Moje, za szybko atakuje. Muszę przestać to robić. No właśnie, na początku się zastanawiałem, czy iść Unga Bunga, czy pod maga z mieczem balansu i zabawy. Nie zdążyłem zalować. Ale stwierdziłem, że jako, że magim już grałem, to zrobię jednak Unga Bunga. Tak, żeby zobaczyć. Jako taką wiem, że ciężkie bronie mają swoje problemy w tej grze, zdaję sobie z tego sprawę, ale chcę spróbować po prostu, tak? Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Na pewno jedna rzecz, którą bardzo lubię w Elden Ringu, to to, że te ciężkie bronie rzeczywiście odczuwalnie atakują pojazd przeciwnika, tak? Coś, czego... Nie w każdej grze mogłem to powiedzieć. Zwłaszcza w Dark Souls 3, gdzie poist nie istniało. A tutaj miałem wrażenie, że jeżeli mam coś rzeczywiście odpowiednio ciężkiego, to... Zauważalnie często przebijałem gardę przeciwników, tak? W dupę go, w dupę!
Znalazłem się kompletnie nie po tej stronie, co myślałem. Mam wrażenie, że mam szczęście trochę. Czy to już tarcza? Nie. Oj. Zacząłem ten problem, że on po tym drugim cięciu ma dwa możliwe ataki i oba mają zupełnie różne timingi na dodge. Dobra, teraz pewnie będzie tarcza. Jop. Na szczęście po tarczy jest czas na jeden atak. Tak, kurde. Cały czas sobie mówię, że nie mogę tego tak szybko robić, a i tak to robię. Oj. Dobra, nice. Nawet na dwa tutaj się znajdzie, albo i nie. Na spokojnie, wszystko jest daj Sojo. Szkoda, że się go nie da strącić z tego konia, tak jak część przeciwników, którzy jeżdżą konno. Dobra, to nie jest okienko. To będzie okienko. Nawet na dwa. Tarcza? Tarcza. Oj. Tak. Nie gridzić. Powiedziałem coś. Aj. Nie. Nie zdążę. No! Easy! Łatwiutkie. Dostajemy złoto halabardę. To jest generalnie przeciwnik, którego tak w zamierzeniu powinno się bić raczej później niż teraz. I gra to bardzo mocno sugeruje tym, że zazwyczaj będzie on spuszczał w pierdzie graczowi, tak? Ja byłem dzielny, twardy i stwierdziłem, że nie, no nie dam mu się przecież pokonać. I musiałem go pobić. No ale za pierwszym razem. Dać się da. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Moje pierwsze podejście było magiem. Mag zaczyna z czarem, więc myślałem, że rozsądną opcją będzie bić się z nim na dystans, z czarami. Jego tarcza odbija magię. To jest okropne. Przy stanowisku w Kowalskim możemy wydawać runy i kamienie w Kowalskim, żeby ulepszyć nasze bronie. Dostajemy pierwszy Smithing Stone, gdybyśmy chcieli ulepszyć nasz topór. Zastanawiam się, czy chcę go ulepszyć. Czy po prostu nie zbijać kamyków, żeby... A ja nawet nie mogę ulepszyć, bo nie mam dwóch Smithing Stone'ów. To nie wiem, co się przejmować się takimi drobiazgami. Jest tutaj kolega. Zgadza się, nie planuję cię zabić. Jest to Kyle. Kalej. A co mogę od niego kupić? Z takich ważnych rzeczy, które na pewno będę chciał od niego kupić, będzie Crafting Kit. Crafting Kit to jest absolutna podstawa, którą trzeba kupić w tej grze. Jest za dużo przedmiotów, które naprawdę...
nie tyle przydają się albo są użyteczne, ale są absolutnie niezbędne w pewnych momentach, które są do kraftowania. I teoretycznie mógłbym też kupić zestawy. Zrobię to, co ja się będę. To nie jest tak, że potrzebujemy jedną, przecież na cokolwiek innego, prawda? Z innych rzeczy, które ma, jest teleskop. Raczej nie przepadam z używaniem teleskopu. Elden Ring stosuje przedmioty do koopa i są one ograniczonego użytku. Robienie side lokacji pod grobowcem kiedy? Nie mam póki co Stone Sword Keyów, bardzo mi przykro. Może kiedyś, kiedy będę miał Stone Sword Key, będę mógł pójść do tej lokacji. A póki co obawiam się, że nie jestem w stanie spełnić twojej prośby. Innej słowy, spierdalaj, nie idę tam. Co tu jeszcze ma? Noże do rzucania się przydają na przeciwników, którzy albo latają, albo są daleko i chcę zwrócić ich uwagę. Crackpoty są wykorzystywane jako składniki do przedmiotów, które się z nich robią. Ważna rzecz, o której ludzie nie pamiętają, to to, że one się nie zużywają. Bo sporo osób myślało z początku, że jak są takie przedmioty, to jak się je rzuci, to one się zużyją. To tak nie działa. I to jest coś, przez co pewnie dużo osób było bardzo źle nastawionych do craftowania w tej grze. Bo sobie myśli, o, mam tego ograniczoną ilość, nie mogę tego tak zużywać, bo szkoda ich, tak? Jedyne, co się zużywa, to przedmioty, które są zużywane w procesie craftowania tych bomb, które powstają z tych crackpotów. Ale same poty zostają. Więc to nie jest tak, że będziemy w jakiś sposób ograniczeni, tak? Zwłaszcza, że samych crackpotów jest na grę ileś tam i nie ma, powiedzmy, sposobu ich farmienia nieskończonego, tylko no, trzeba je po prostu znajdywać, tak? Ja raczej z nich nie korzystałem, ale wiem, że jest to opcja, tak? Widziałem, jak ludzie zadawali po jakieś 1,5-2000 na jedną bombę. Co, biorąc pod uwagę, ile się w tej grze zadaje, to jest naprawdę sporo. Z szałów bełtów raczej korzystać nie będę, pochodni nie potrzebuję, tarczy mam chyba tą samą. Zbroja to nie. A notki, które tutaj są praktycznie tylko i wyłącznie po to, żeby dać graczowi jakąś wiedzę. Nie jest to coś, na czym mi zależy, więc nie będę tego kupował. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna, to może sobie to kupić i wtedy może sobie otworzyć to potem w ekwipunku i zobaczyć, co tam jest napisane, tak? Ale nie jest tak, że bez tego czegoś na przykład nie możemy zrobić. Jest z plemion koczowniczych i sprzedaje rzeczy w trakcie podróży. Odkąd eldeński pięścień się rozbił, to wszystko oszalało. I tylko my sprawiamy, że ten świat jeszcze nie obumarł. Dobrze. Zgadzam się, bardzo miło. Czy ja nie odpoczywałem przy ognisku? A propos. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem, że same poty się nie zużywają, natomiast te przedmioty, które zużywałem do craftingu, już jak najbardziej. Exekis. Z rzeczy, które teraz możemy wykraftować na podstawie przepisów, które mamy, to... Czekajcie. Mięso, które zwiększa nasze robustness. Czym było robustness? Teraz to jest pytanie. Nie mamy tutaj tego napisanego niestety. Więc będę musiał zaraz sprawdzić statystykę. Na pewno odpowiada za odporności na coś. Fire potem możemy rzucić jako obrażenia ogniste. Holy Water Pot zużywa FP, żeby zadać się święte obrażenia. Robed Fire Pot jest rzucany za siebie, żeby zadać fire damage. To podobnie z Holy. Możemy mieć z kości takie rzutki do zadawania obrażeń. Można je kasztować, to jest bardzo wygodne. Zobaczmy, chyba Bloodlossa. Możliwe. Roa Raising pozwala karmić torrenta, żeby odnawiać mu HP-ki. Spoiler, będziemy mieli torrenta. O nie! Craftingu, jak możesz mi spoilować całą grę. Ta gra jest już kompletnie niegrywalna. Rainbowstone można używać, żeby zaznaczyć sobie drogę. Glowstone dają nam trochę światła, póki nie mamy tutaj te przedmioty do koopa. Edli Flowerów jest na tyle dużo po całej grze rozmieszczonych, że naprawdę nie będzie nam ich nigdy brakować.
I możemy też craftować sobie strzały, co jest naprawdę bardzo przydatne. Wiecie, na zasadzie nie musimy cały czas chodzić i kupywać strzały, jeżeli chcemy grać sobie jakimś pseudo-łucznikiem czy czymś, to możemy sobie grzecznie i kulturalnie po prostu wziąć i craftować je, tak? Dobra, usiądźmy, rozpocznijmy. Tak, żeby nie było zgodnie z tym, co mówili. Część przeciwników jako tak wstaje, ale Tree Sentinel nie jest jeden z nich. W każdym razie, na chwilę obecną moim celem na pewno będzie dostać się tutaj, ponieważ w miejscu, które zaznaczyłem na mapie, jest monument, w którym znajduje się mapa. Mapę będę chciał, żeby tak mniej więcej bardziej orientacyjnie móc decydować się, gdzie będę chciał się udawać tak naprawdę. A gdyby tak nie panikować, to byłoby bardzo rozsądne z mojej strony. Zwłaszcza, że rycerze Godrikanie są na tyle silnymi przeciwnikami, żebym się nie przejmował. Mamy tutaj... Realnie rzeczy do craftingu są rozsiane tak naprawdę po całym świecie. Więc jeżeli czegoś potrzebujemy, to naprawdę... W dużej mierze można to znaleźć w tylu miejscach, że wszędzie, gdzie pójdziemy, coś będzie, tak? Sevik potwierdzi, że bardzo często są to rzeczy, które nam się kompletnie nie przydadzą, ale być są. Także to nie jest tak, że jak gdzieś pójdziemy, to znajdziemy coś, co jest nam kompletnie nieprzydatne, tak? Będzie przydatne, ale niekoniecznie nam jako naszemu buildowi, o tak powiem. Tutaj mamy małe obozowisko rycerza Godryka. Soldier of God, Rick. Teraz tylko nie pamiętam dokładnie... Jedna rzecz, której mi zawsze brakuje w Elden Ringu, to takiego dedykowanego kopniaka, żeby radzić sobie z przeciwnikami, którzy mają tarczę. Zdaję sobie sprawę, że niby ten atak w wyskoku ma być takim przełamywaczem tarcz, ale na ciężkiej tarczy on nie pomaga aż tak bardzo, jakbym chciał, okej? Chyba tutaj mamy paru żołnierzy. Dlatego chciałbym się zająć nimi w kolejności. W sumie, wiecie co, miolo. A nie, czekaj, on ma młotek, to nie. A brawo. Póki walczymy z przeciwnikiem, który nie ma jakiejś wielkiej tarczy, to raczej nie stanowi problemu, żeby mu ją przełamać, ale tych ciężko tarczą już jest zauważalnie gorzej. Banhammer. W sumie, jakbym nie spanował takim młotkiem, ulala. Generalnie jeżeli widzimy, że przeciwnicy mają jakieś trąbki, nie trąbki, to radzę ich wyeliminować pierwszych w miarę możliwości, ponieważ kiedy zaczną oni grać, to obudzą wszystkich przeciwników dookoła i przez to będziemy mieli nie jednego, a jakichś 20 przeciwników, z którymi będziemy musieli się użerać. Baksaby na szczęście działają bardzo podobnie jak Dark 1, nie no, nie jest aż tak źle, ale... To zdecydowanie nie wyglądało jak coś, co powinno się przytrafić. Dwuręcznie trzymany topór ma ten duży plus, że dość mocno przebija pojazd. Jako tako. Więc raczej na większość przeciwników tutaj będziemy mogli... Oho. Na pewno nie robić tego, co ja właśnie zrobiłem, bo to chsiepa. A na większych przeciwników możemy po prostu ich atakować i nie martwić się o kontratak. O-o. Głupie pytanie. Czy ja mogę to zejść, tak? Chyba nie. Może i ja przebijam im pojazd, ale oni mi niestety też. Coś się, że będę musiał dużo zainwestować w staminę, żeby mieć się dobry pancerz. Dobra, wilki załatwione. Czy jest tu jeszcze jakiś rycerz Godzyka, którym się muszę zająć? Nie widzę tak na pierwszy rzut oka. Na pewno jest tamten jeden, ale z nim chwilowo się nie chcę bić, jeżeli to nie jest konieczne. Najpierw zejdziemy tutaj. Generalnie większość takich ruin będzie miało takie jakieś podziemia swoje. Coś będzie ukryte. Tutaj na przykład jest Ash of War Stormstomp. Który pozwoli nam dodać się nową umiejętność do naszej broni. Tylko pytanie, czy mogę to zrobić z tego poziomu? Wydaje mi się, że muszę to robić przy ognisku, więc na razie się wstrzymam.
Chyba, czy jest tu ktoś jeszcze oprócz niego, bo... To jest jeden z tych bardziej elitarnych rycerzy, powiedzmy, i nie czuję się bardzo komfortowo walczyć z nim i jeszcze z kimś. To widzę, że dwóch sobie biega, nie powinni im przeszkadzać obecnie. Czy przebiję mu tak tarczę? Oczywiście, że nie. A tak? Nie. Jak już mówiłem, te ataki z wyskoku nie zawsze działają tak, jak byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o przebijanie tarczy przynajmniej. Skrzynka w ruinach. Po skrzynkę w ruinach to ja gwarantuję, żebym poszedł, gdybym grał magiem. Wow, nie chciałbym umierać od zwykłego żołnierza Godika. Znaczy, przepraszam, zwykłego elitarnego żołnierza. Nawet jeżeli to trochę oksymoron. Widzicie, o co mi chodzi? Że tak naprawdę nie mamy... Przynajmniej ja tego... Kopniak jest proponatem w tej grze, I know, right? Że tak naprawdę nie mamy za bardzo jakiejś takiej możliwości radzenia sobie, jeżeli przeciwnik ma taką tarczę, tak? W starszych Soulsach mieliśmy taką możliwość za pośrednictwem właśnie kopniaków. A tak jak widać, no... Nawet te ataki ze skoku, które... O, są dobre w przebijaniu pojazd. No, trzymam dwuręcznie broń i... Atakuję ze skoku i... Jedyna okazja, kiedy mogę, to żeby skontrować atak przeciwnika, tak naprawdę. W przeciwnym razie to nie przejdzie. Podejrzewam, że jakbym go sparował, to pewnie też by mogło dać radę. Dawaj, idź w diabły. To mój pan teraz jest całkiem śmieszny. Przy okazji widzę tam ognisko. Będę je nazwał ogniskami, nawet jeżeli są to Sight of Grace, ok? Przyzwyczajenie jest zbyt silne w tym wypadku. Nie planuję przy nim siadać głównie dlatego, że nie chcę sobie respawnować całego obozu, a jeszcze nie skończyłem go tak do końca zwiedzać. Chociażby dlatego, że mamy takie miejsce jak te wozy. Granie w... Jeżeli zobaczymy taki wóz, to możemy być niemalże pewni, że będzie w nim jakaś skrzynka. Czy otwarta, czy nie, to już bywa różnie, ale w tym przypadku na przykład ona będzie zamknięta. I w środku mamy flail, to teoretycznie jest korbacz. Aczkolwiek w tym przypadku nie jest to chyba taki pełnoprawny korbacz. Ogólnie Elden Ring dodał dość ciekawą klasę broni, mianowicie bronie, które skalują z siły, ale jednocześnie mogą nakładać bleeda. To jest coś, czego do tej pory nie było, bo raczej jednak to działało na zasadzie, że jeżeli chcecie korzystać z bleeda, to ma się bardziej jakieś katany, nie katany, tego typu rzeczy, tak? Więc to jest taka, no, siłą rzeczy nowość, tak? Czy uda mi się go zajść od tyłu? Powinno mi się udać. Hech. Jeżeli pokonamy jakąś grupkę przeciwników, to odnowimy sobie część naszych flaszek. W tym wypadku są to trzy flaszki, które zostały odnowione. Absolutnie nie będę na to narzekał. Obiecuję wam. Dostajemy Lordstone Grace Solda. Ja mam wrażenie, że to jest coś, co mógłbym chcieć, gdyby nie to, że wymaga 10 deksa. Generalnie jestem bardziej zwolennikiem toporu. Znaczy, właśnie nie jestem zwolennikiem toporów, jestem zwolennikiem mieczy. Tylko... Deks! Co to jest deks? Nie no, nie będę aż taką ungu-bungu, ale... Przy którym z kolei ognisku, przy którym osiądziemy? Nie jestem w tej chwili do końca pewien, czy to chodzi o to, że muszą to być trzy ogniska? Czy po prostu musi to być ognisko bliżej tego miejsca, w którym obecnie jesteśmy? Pojawia się zakapturzona pani. Melina. Pytanie, czy ja mogę... O mój Boże,
Przypomnijcie mi, żebym nie altabował. Holy fuck. Altabowanie na Foskinie to błąd. Nie, serio, nie róbcie tego. Dziewoje paluszków, które służą dwóm palcom i pomagają biednym tarniszczom. Chcesz być moją dziewoją? Ona chce być moją dziewoją, słyszycie ją? Jak uczciwa cena? Dostajemy też pierścień. Który tak naprawdę jest gwizdkiem, ale to inna sprawa. I za jego pomocą możemy przywoływać naszego wspaniałego lumaka, Torrenta. Możemy wreszcie pobierać nasze torrenty. Tak, chcę wreszcie móc wydać poziom. Dzięki Melinie możemy wreszcie wylapować. Co nie ukrywam, że nam się przyda. I niech no wam będzie, no dam ten jeden punkt Texa. Brzydzę się tym trochę, ale no... Jeden można dać, no... Jeden. Żeby mu zdzierżyć ten miecz. Jak wszyscy wiemy, miecz to jedyna słuszna broń w tej grze. Topory są blech. Nawet jeżeli jestem ugabunga, to topory są blech. Ważna rzecz, którą chcę zrobić i którą zawsze robię, to wrzucam tutaj tego... talenta. Dużo wygodniej jest mieć go pod tym podręcznym menu, które jest pod trójkątem Y, jak to woli. Dobra, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, chodź to. Swoją drogą z innej broni, które mamy, to... A nie, przepraszam, myliłem się, korbacz to jest broń, która wymaga dexa. Nie wiem, czemu się popierdzieliło, że on wymaga siły. What the fuck? To w czymś musiałem się bardzo pomylić w takim razie. Przepraszam za wprowadzenie błąd. A z innej broni, mamy to złota halabarda, która wymaga wszystkiego za dużo. Tak dosłownie wszystkiego. Ale dobra, najważniejsza rzecz to to, że mamy w tej chwili torrenta, co w dużej mierze odblokowuje nam tak naprawdę zwiedzanie mapy, bo zwiedzanie mapy bez torrenta jest może nie tyle ciężkie, co długie, tak? A kiedy mamy talenta, możemy jednak je rozwiedzać dużo szybciej, tak? Wiecie co, jestem masochistą. Chcę załatwić jedną rzecz, zanim zrobić kogoś innego. Nie powiedziemy, że jest nużące, tak? No... Granie w Elden Ringu nie ma tak, że są duże płacie przestrzeni, w których nie ma kompletnie nic, tak? No już nie przesadzajmy. Ale... To jest bardziej takie na zasadzie, jeżeli ktoś chce się dostać z jednego miejsca do drugiego, no to jednak talent jest praktycznie niezbędny, tak? W każdym razie, miejsce, do którego chce się dostać, jest tutaj. Jak zrobię to, to będę wiedział, że będę gotowy na resztę gry. Jak nie zrobię tego, to zacznę się martwić. I czemu ja sobie robię, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, miejsce, do którego się udaje, to Stormhill Everjail, do którego możemy wejść. Znajdujemy się na małej, okrągłej arence, gdzie jest jakieś niepokojące fioletowe światło i pojawia się nasz przeciwnik, Crucible Knight.
Zadajemy mu niebotyczne obrażenia, jak widać. Dobra, wstęta się odwal. Nigdy do końca nie pamiętam timingów na parowanie go. Wiem doskonale, że najefektywniejszą metodą walki z nim jest parowanie go, ale... No dawaj. Tak? O, to bolało. Okej, jeszcze raz. Chcę popróbować go padować. To nie było dobre padowanie. Lekcja, której gracz też bardzo szybko uczy, to żeby nie używać się stosów w pobliżu przeciwnika. Bo oni mają bardzo mocną tendencję do karania za to. Ja właśnie zawsze mam ochotę się nauczyć się jakoś w miarę rozsądnie parować, tylko nigdy mi to do końca nie wychodzi. O kurwa, co ja właśnie zrobiłem? To mnie bardzo ciekawie atakowało, nie będę kłamał. W każdym razie dam sobie jeszcze jakieś dwie próby, jeżeli mi się nie uda, to wrócę tutaj później. To nie jest tak, że musimy się z nim bić. Crucible Knight to jest zawsze jedno moje wielkie Nemesis i... Choćbym był pod koniec, gdy to mam z niej problem. Ale stwierdziłem, że spróbuję. Jak mi się nie uda, to mówię. Nie będę na siłę próbował sobie udowodnić, że jestem lepszym graczem niż jestem. Au. Dobra, nabierzmy odrobinę dystansu, żebym mógł słychnąć Estusa. Mup. Właśnie nie, próbuję wyczuć jakoś ten nieszczęsny timing na parowanie. Bo wiem, które cięcia się da w miarę łatwo parować. Na przykład o takie, poziome. Je się najłatwiej paruje, tylko ewidentnie mi to nie wychodzi. A już mam piękne HP. Holy fuck. O, to jest atak, który się bardzo łatwo paruje z tego skojarzę. Ale na pewno nie tak. Chwilę mnie nie ma i widzę, że Jacko dalej pojebało. Nie wiem, o czym mówisz, Michale. Dobra. Słuchajcie mnie uważnie. Tym razem idę się z nim bić bez tarczy. Bo ewidentnie jestem za dużym skarbem, żeby parować w tej grze. Albo mam zbyt słabą tarczę na to. Gdzie są moje dusze? To są moje dusze. Pomijam to, że ja ewidentnie nie lepszy. Sami... Walki ze smokami przynajmniej są proste. Nie to co z Crucible Knightami,
których absolutnie hejcę. Generalnie też oni mają bardzo mało okienek, kiedy można im wciskać obrażenia. Zwłaszcza jeżeli się używa czegokolwiek cięższego niż jakieś State Sword albo coś ten deseń. Tak naprawdę trzeba wciskać ataki między ich ataki. Bo inaczej nie ma się za bardzo okienek na to. Edu. O coś takiego. Mniej więcej. Na szczęście tutaj generalnie i atakowanie, i rolowanie zużywa zauważalnie miejsca miny niż we wcześniejszych częściach. Podejrzewam, że to może mieć jakiś związek, że twórcy chcieli, żeby gracz jakoś bardziej próbował wciskać swoje ataki między ataki przeciwnika, aniżeli... Okej. Okay. Nieprzednio próbowałem używać weaponata, kiedy nie wiem, jak się go używa. Sprawdzę sobie na sucho, jak się go używa i może wtedy będę w stanie go jakoś wykorzystać w walce. Bo to najgorsze jest to, że gracz tak naprawdę nie czuje, że ta walka jest jakaś super trudna, tylko ona bardzo każe za błędy. Czyli co, ja muszę zrobić tak? Tak, okej. Okay. Czyli L2 i R1. Znaczy L2 i R2. No. L2 i R1 właśnie nic nie robi. Dobra. Ostatnia próba, jeżeli się nie uda, to jadę gdzieś w inne bezpieczne, mniejsze nieco miejsce. No dawaj. Tylko muszę też znaleźć odpowiednio długie okienko, żeby móc w miarę bezpiecznie wcisnąć ten atak. Coś takiego. Ej, to go nawet zagaduje odrobinę. Nice. Biorąc pod uwagę, że niewiele ataków mu to robi, to jest duży pozytyw. Muszę odbiec na odpowiedni dystans, żeby się wyleczyć. Sensowny damage, tylko też nie mamy aż tak dużo użyć i ciężko go użyć tak naprawdę. Bo nie ma za bardzo kiedy wciskać tego ataku. Weaponarty mają to do siebie, że one są zazwyczaj silne, ale jednocześnie są na tyle długo wykonywane, że wcisnąć je jest ciężko w jakiś atak przeciwnika. Też coś, o czym ja mówiłem Seikoi przynajmniej, że mam wrażenie, że w Elden Ringu dużo bardziej, powiedzmy, czuć, że trzeba wyczuć przestrzeń między sobą a przeciwnikiem, aniżeli po prostu się rolować tuż obok niego. Przynajmniej ja tak gram. Tak. Estus. On teraz do mnie biegnie, więc nie zdążyłbym. Gdzie go? Powinien zdążyć? Dobra. AI Crucible Knight jest zaprogramowane tak, żeby próbował karać przy każdej możliwej okazji gracza za łykanie Estusa. Na czym bardzo łatwo się przejechać. Dobra. On zaraz na mnie poleci. Teraz wchodzi w drugą fazę, w której jest jeden bardzo nieprzyjemny, niefajny gimmick, o którym pewnie będzie nam się zaraz dane przekonać. Gdzie go? To, że większość ataków będzie miała teraz follow-upy ogonem, przez co nie mamy za bardzo timingu na wykonanie własnego cięcia. A propos. To jest faza, w której bardzo się przydaje parowanie, moim zdaniem.
bo parowanie daje dość proste okienko na wykonanie własnego ataku, tak? Oj, tutaj właśnie trzeba tak jakby jedno tempo przeczekać. Oj. Oczywiście są ataki, po których można go atakować, ale trzeba doskonale wiedzieć, które to są. Co też nie jest aż takie oczywiste. Względnie wydaje mi się, że po części ataków da się wcisnąć mniejszą bronią jeszcze atak. Ale też głowy tej nie dam, czy tak w istocie jest. On teraz się zamachnie ogonem dwa razy? Nie, tylko raz. Nie użył jeszcze ataku chyba w skręt dwa razy się zamachnął ogonem, to mnie ciekawi. Muszę coś sprawdzić w sumie. Up, up. Chyba to nie był dobry timing na to. Bo wydaje mi się, że przynajmniej raz jak z nim walczyłem, to miałem taką zależność, że mogłem zrolować, zaatakować i idealnie zrolować. Ale ewidentnie nie było to z taką bronią. Także jak już mówię, na razie sobie Crucible Knight odpuszczę. I wrócę do niego jak będę miał nieco więcej poziomów, nieco lepszy sprzęt, tego typu rzeczy. Czy zależy mi na 500 duszach? Nah. Wrócę sobie po prostu bezpiecznie do ostatnio widzianego Site of Grace. No i teraz kwestia jest tego, że Elden Ring w przeciwieństwie do poprzednich części jest naprawdę bardzo otwartą grą, tak? Więc możemy jechać gdzie nam się żywnie podoba, zwiedzać od cholery rzeczy. Nic nas nie powstrzymuje, żebyśmy udali się gdziekolwiek. Poza nielicznymi blokadami, barierami, tak? Jeżeli widzimy jakieś punkty, które zdają się, że mogą nas zainteresować, jedziemy tam, proste. Asymując, jeżeli będziemy walczyć na koniu, to walka wygląda zauważalnie inaczej niż w normalnej sytuacji, bo ataki mają zupełnie inny zasięg, zużywają zupełnie inaczej staminę i tak dalej, więc to jest coś, do czego trzeba się naprawdę mocno przyzwyczaić. W Elden Ringu jest też od zajobu wszelkiego rodzaju jakichś drobnych jaskiń, nie jaskiń, po których możemy sobie chodzić, zwiedzać, biegać. Zazwyczaj będą tam poukrywani jacyś przeciwnicy, jakiś tam drobny ekwipunek, rzeczy do craftingu, tego typu rzeczy. Tutaj wilki się nas będą rzucać. A jak dalej będę tak pięknie atakował, to już napady będzie im przykro. Więc tak. Wow! Piesku! Spokojnie. Wow! Ażbym go kompletnie nie trafił. Mamy tutaj kolejnego craftpota, jakbyśmy kiedyś chcieli craftować. Mamy też wilka jeszcze jednego. Tutaj mamy żółtą mgłę, która generalnie, jeżeli widzimy żółtą mgłę, to ona albo coś blokuje, albo prowadzi do bossa. W tym wypadku raczej będzie to drugie, więc zobaczę, co jeszcze tutaj mogłem pominąć. Parę wilków. Naprawdę się cieszę, że instant killuje te wilki. O ile oczywiście w nie trafię, co nie jest oczywiste. Złoty run, parę srebrnych świetlików i możemy pójść zobaczyć, co nas tutaj czeka. Cóż to za niebezpieczny przeciwnik. Bestiolus Fadomazuli. Fadomazula to taka fajna lokacja.
pewno jak będę dalej tak robił. Nice! Jezu. Ładnie to wybiorę w powietrze. 2, 3, 4. Jak ja tak ze skoku, to jestem bezpieczny. Jezu, a już to mamy ponad, to jest fajne. Holy fuck. Już mi się bardzo podoba. Że mnie, że podoba się dla mnie. Ups. Źle stanąłem. Estos, please. Aj. Niestety jest też kwestia, że trzeba dobrze wyczuć przestrzeń między nami a przeciwnikiem. Ale poza tym to naprawdę fajny weapon alt. O, stagger. Łatwiuteńko. Dostaliśmy Flame Dig Talisman. Wydaje mi się, że na Talisman mamy obecnie jedno miejsce. Biorąc pod uwagę, że tak naprawdę w niczym nam nie będzie przeszkadzał ten Apple, żeby go nie zakładać. Nie zwiększy nam naszego udźwigu na tyle, że zmienimy sposób rolowania się, więc... I generalnie ta zasada jest taka, że w zdecydowanej większości tego typu jaskiń, czy katakumb, czy czegoś, na końcu lokacji znajdziemy teleport, który pozwoli nam teleportować się do wyjścia. Tak żeśmy nie musieli, powiedzmy, Bóg wie jak długich katakumb przechodzić ponownie, a w niektórych lokacjach będzie to wręcz faktycznie wymagane, biorąc pod uwagę, że mogą być drogi, które prowadzą w jedną stronę, tak? Nie ma ich za wiele, ale wydaje mi się, że jakieś były. Natomiast jedna rzecz, o których chyba nie wspominałem, jeżeli chodzi o Torrenta, to to, że ma on możliwość double jumpowania, co naprawdę pomaga przechodzić między niektórymi miejscami. Nie powiedziałbym, że pozwala kompletnie jakoś sequence breakować, żeby nie było. Nawet jeżeli właśnie próbuję sobie udowodnić, że jest inaczej. Proszę, nie przejmujcie się mną. Jestem na tyle nawet speedem. A więc to nie jest tak, że większych smoków da się zrobić hitless tak naprawdę. Więc poziom tam nie robi aż takiej wielkiej różnicy, poza tym powiedzmy, jak długo musisz nie popełniać błędów. Wracając, szedłem tutaj, bo jeszcze wydaje mi się, że tutaj powinna być jeszcze przynajmniej jedna lokacja dodatkowa, chyba że mylę po prostu z tej katakumbami, z których właśnie wyszedłem. A jak nie, to po prostu sobie podwiedzamy. O, dobrze kojarzę, tutaj są katakumby. Katakumby Stormfoot. W katakumbach zawsze, ale to zawsze trzeba uważać na to, że za rogiem mogą czyhać przeciwnicy. Zawsze. I byłem pewien, że jeszcze go sięgnę, zanim on mnie dziabnie, ale ewidentnie się przeliczyłem. Idź w chuj. Ja nie najlepszą metodą radzenia sobie z nimi jest guard counterowanie ich, ale biorąc pod uwagę, że planowałem używać broni dwuręcznie, to nie jest to opcja, która jest dla mnie dostępna. Dlatego coś czuję, że przez te katakomby będę przechodził starczą po prostu. Jakby rozumiem, co twórcy mieli na myśli na zasadzie, że ten, że ma to w jakiś sposób zachęcić też gracza do tego, żeby korzystał z tych guard counterów, ale... Jednocześnie zauważalnie stanowi to problem, że tak to ujmę. Jeżeli z nich nie korzystamy. Nie są oni oczywiście jacyś bardzo super strasznie upierdliwi, tak? Ale... Potrafią zajść za skórę, jeżeli akurat się znajdą w miejscu, gdzie się kompletnie nie spodziewamy. Au! Jak mi to... Demon mnie trafił. Połychnę sobie z Tuska jeszcze jednego.
Generalnie zazwyczaj jest tak, że katakumby sprowadzają się do znalezienia jakiegoś przełącznika. Beware of light. A! To mieli na myśli. Zastanawiałem się, czy tutaj po prostu nie będzie jakiś przeciwnik za rogiem. Ale nie tym razem. Tutaj musimy uważać głównie na tą pułapkę i przebiec wtedy, kiedy ogień przestaje zionąć. Najlepiej się zalować tutaj do boku. Tylko nie za daleko, jak widać na załączonym. Spróbuję najpierw biec tutaj, żeby zdezaktywować jedną z tych pułapek, bo je można na szczęście dezaktywować. Dobra, udało się. Wystarczy zaatakować kolumnę i wtedy ona spadnie na dół. No też nie możesz się też podnieść. I w tym wypadku na przykład na pomóc. Ale generalnie nie powinna podnosić się sama z siebie. Jeżeli podniesie się sama z siebie, to poczuje się nieco oszukane przez grę. A bo teraz muszę tutaj powtórzyć ten sam manewr, tylko przebiec do tej kolumny. Nice. Spróbuj pokonywać pojedynczo. Czy tam ktoś jest, czy mi się wydaje? Tak są. Skurwysyny. Czy jestem w stanie... Wiecie, jaka to duża satysfakcja zabijać się na kita? Ogromna. Au. Nie podoba mi się to, co widzę. Zdążę? Zdążę. Nice. Dobra, głupie gargulce załatwione. I wydaje mi się, że tutaj to będzie wszystko, tylko jeszcze to chcę opuścić wtedy. Żeby mi nie przeszkadzało. Tutaj jest tylko Bloodstain. A tutaj możemy wejść na górę. Te katakumby są tak naprawdę takie bardzo mocno tutorialowe. Mające wprowadzić gracza w to, jak on, co tutaj się powinno w ogóle robić. Au. Oj. Czy on do mnie wróci? Czy on tam zostanie? Nie widzę, żeby wchodzić na górę. Powiem tak, absolutnie ani odrobinę nie będę narzekał, jeżeli on zechce tam zostać. Au! On mnie trafił! A po potrafiania! Dobra, żyje. Przerwali mi Garrett Cantera. Dwa razy z rzędu przerwali mi Garrett Cantera. O mój święty Boże. Czy jest jeszcze trzeci? Na szczęście nie. Dajemy tutaj nasze pierwsze prochy, z których jeszcze wydaje mi się, że nie możemy nawet korzystać. Aha, kolega wrócił. I będzie znowu mnie rzucał. No fight me. Śmieć. Niestety w katakumbach nie działa ten śmieszny gimmick, że jak pokonamy wszystkich przeciwników, to odnawiają nam się estusy. A szkoda, przydałoby się. First of jumping. Miałem wrażenie, że strzelę jakiegoś gargulca. Bo tam siedzi gargulec. Gdyby on mnie zabił. O mój święty Boże, ale by poleciała wiązanka. W każdym razie, otwieramy drzwi. Ciągniemy za wajchę i otwieramy drzwi.
Na szczęście, jak już wcześniej mówiłem, drzwi się znajdują przy samym wejściu do lokacji. Więc możemy teraz w miarę bezpiecznie po prostu wrócić i się wyleczyć. Przy okazji mam jakieś 3 poziomy do wydania. 2. Czy nie mam jakiegoś runa do zużycia, żeby móc poziom wziąć? Tak dla bezpieczeństwa. 20 siły. 20 siły. Potencjalnie mogę już nosić broni wymagające 30 siły. Oby tak dalej. No i dobra, teraz możemy już przejść sobie przez te wrota. I znaleźć naszego kolejnego oponenta, którym jest... The Burial Watchdog. O nie, ta atak tego absolutnie nie znoszę. Ten atak jest bardzo specyficzny, bo on pod koniec bardzo mocno przyspiesza, więc jeżeli człowiek myśli, że może go obiegać, to w pewnym momencie spotyka go bardzo niemiła niespodzianka. Au, nie zdążyłem celować. Tutaj pewnie Susa zdążyć użyć. Od tego ataku radzę albo odbiegać, albo używać tarczy, bo timing na rolu jest bardzo specyficzny. Au. Da, jeszcze 2 stosy, więc nie jest źle. A propos. Nawet nie wiecie, ile się opałem na tym, że próbowałem go atakować i przez to obrywałem tą końcówką głupią. Au. Jak już mówiłem, weapon alerty bardzo często są za wolne, żeby ich używać. Spokojnie, spokojnie. Nie gryź, nie gryź, nie gryź. O, to jest przykład, kiedy gun counter się bardzo przydaje. Akurat na ten jeden atak konkretnie. Więc jeżeli widzimy, że on zaczyna do nas biec na dwóch nogach, to jest bardzo dobry moment na przełączenie się na tarczę. Dobra, mówię, tutaj nie gryzić, bo to jest najgłupsze, co możemy zrobić. Często myślałem, że będzie double kill. I zazwyczaj naszą nagrodą za katakumby będą wszelkiego rodzaju prochy, popioły, czy ogólnie rzeczy do przyzywania samonów. Zgaduję, że wszyscy, którzy to są, byli na podcaście Sywika i znają jego zdanie w kwestii popiołów do samonów. Krynolesem mówiąc, przynajmniej po części podzielam. Z drugiej strony, jednocześnie nie mogę powiedzieć, że kiedykolwiek przeszedł tego bez samonów, więc... Jakby to powiedzieć... Nie jestem pewien, czy mogę służyć za dobre źródło informacji w tym temacie. Dobra, to już chyba nic nie będzie, mi się wydaje. No dobra, czyli tak. Tą część mapy wydaje mi się, że mamy załatwioną. Potencjalnie moglibyśmy zejść tam na plażę, tylko... Zejście tam będzie wymagało dość... okrężnego... przejścia. Nie, nie zużywanie samolotów. Znaczy, wiem, ale jednocześnie chodzi mi o to, że fakt, że dodano to jako mechanikę, której zakładano, że gracze będą używać, powoduje, że balans jest taki, nie, a nie inny, tak? I z tym się absolutnie zgadzam. Chyba choć będzie fajnie. On ma więcej HP niż myślałem. Czy na pewno chce się z nim bić? Jasne. Akurat przyda mi się, bo niedługo planuję pograć Dark Soulsy 2. Na pierwszego bossa jak znalazł. Przypomnienie.
Dobra, kolega sięga po miecz niestety. A z mieczem jest już nieco bardziej niebezpieczne. Jest też dużo bardziej niebezpieczny, jeżeli nagle oduczę się rolować. Czy on jeszcze zaatakuje? Tak. Holy fuck. On jest naprawdę niebezpieczny, odkąd sięga po miecz. On jest dużo bardziej niebezpieczny niż wiele bossów w innych częściach Dark Soulsów. Na szczęście, jak z wieloma olbrzymimi przeciwnikami, wystarczy mu siedzieć między nogami i jakoś daje radę. Jesteś on dusz, jesteś on dusz. Gigant bez konia, good luck, o coś chodzi, bo nie rozumiem chyba. Powiem więcej, nigdy z nim nie walczyłem na koniu. Jest jeden typ przeciwników, z którymi lubię walczyć na koniu i są to smoki. I od biedy inna kawaleria, ale to też zależy od nastroju i od broni, z której aktualnie korzystam. Powiem tak, w momencie, kiedy człowiek przyzwyczai się do używania mieczu, balansu i zabawy, to ciężko się przyzwyczaić do walki konno. Tutaj widzimy takie świecące się ślady i teoretycznie moglibyśmy spróbować przesiąść drogę żuczka gnojarza, który tutaj sobie biega niewidzialny, ale aż tak nie wierzę w swoje kompetencje, że się tak wyrażą. Ej, siema. Dostaliśmy jakieś tam drobiazki. Mówiłem wcześniej coś odnośnie tego, że gdzie nie pojedziemy, to zawsze coś znajdziemy. Tylko też wspomnę jednocześnie, że nie zawsze oznacza to, że znajdziemy coś ciekawego. Bo tak jak tutaj na przykład teoretycznie podjechaliśmy w jakieś fajne miejsce, ło, i nagle się okazuje, że co dostajemy? Nic. Znaczy oczywiście śmieję się, że nic, tak, ale nie oszukujmy się, wątpię, żeby ktoś przyjechał po kawałek mięsa czy coś, tak? Bardziej w tę stronę nic. Mogę powiedzieć, że gdzieś ta jeszcze jaskinia była. Żółw. Albo raczej pies. Pies. Przyjaciel. Kurczę, myślałem, że będzie więcej psów. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, od czego zaczął się mem, że żółwie to psy. Ale taki mem istnieje. Kim ja jestem? To było bardzo ciekawe. Tam była jaskinia, wiem o tym, zaraz do niej wrócę, żeby nie było. Najpierw chcę podjechać tutaj do kolegi. Ja też nie chcę żadnych problemów. Pokaż mi swoje towary. Chcę je kupować? Na pewno chcę kubuki kupować, do tego jestem pewien. Czy coś jeszcze? Zobaczę, co jeszcze tutaj jest pod tej... Torrent? Koronę? Naprawdę? Dobrze wiedzieć, jak jest. Powiem szczerze, że nie siedzę aż tak w tych... w VTuberkach, więc... Czy to coś będzie? Czy tu nic nie ma? Tu nic nie ma. Poza nieumarłymi, którzy będą wstawać, aż ich nie zabijemy dwukrotnie. Teoretycznie możemy stąd skoczyć, na czym nie do końca mi zale... O, wychuje. Przestańcie mnie bić. Yahoo! Ej, tutaj można skoczyć. Nawet nie wiedziałem. Ciekawe, czy na długo samym dałoby się stąd przeskoczyć. W każdym razie... Ja chcę wrócić do tej jaskini. Holy fuck, ale ja wysoko skoczyłem. I spójrzcie, że nam się nic nie stanie z takiej wysokości. To jest dla mnie dużo bardziej zaskakujące niż cokolwiek innego. Żeby nie było, wiem jak działają mechaniki, tylko po prostu w tym przypadku jestem zdziwiony hojnością Dark Soulsów. Albo Elden Ringa raczej.
Mamy kolejną jaskinię. Jest to akurat jedna z tych specyficznych jaskiń, o czym za chwilę. Przy okazji przypomnę sobie, że jestem niemądrym człowiekiem i nie zapominałem przez cały czas o czymś. Po co wydawać estusy, skoro można ich nie wydawać? Jaskinia jest specyficzna o tyle, że po pierwsze jest ciemno. Cieja bądź. O-o. Na razie jeszcze nie mamy za bardzo jakichś super sposobów, żeby radzić sobie z ciemnością, która tu panuje, ale... Też nie jest tak, że jesteśmy kompletnie bezbronni, bo możemy korzystać z Flokona, który nam pokazuje, czy przeciwnicy jesteś tu będą, czy nie? Po lewo. Nie poddawaj się. Trzeba pokonywać jeden po jednym. Chyba wiem, co tutaj może być. Albo i nie. Tu będzie więcej przeciwników, prawda? Chyba. Chyba najpierw się zajmę tobą jeszcze. Póki już tu jesteś. Czy jeszcze ktoś tu jest, czy nie? Nie, nie ma. Teraz też nie możemy przywołać starego rycerza Istvana tutaj. Przywoływanie NPC-ów. If only I had a checkpoint. Czy mogę się wyposażyć sobie coś do rzucenia? Wyposażyć mogę, ale nie mam za bardzo czego. Teraz koło zaczyna się już walka, więc... Nie mam za bardzo na to czasu! Jest to jedna z tych bardzo niekomfortowych sytuacji, których bardzo nie lubię. Pod tytułem musimy walczyć z kilkoma przeciwnikami na raz. A w tym wypadku też z dwoma bossami na raz. Szanowni, to chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że muszę walczyć z obydwoma na raz. Bo tak to jakoś zawsze mi się udawało ich odciągnąć. O. Oni są inteligentni i atakują mnie. Synchronicznie. Znaczy asynchronicznie, nawet bardziej. Dobra, to nie trafiło. Przydałoby się ich jakoś rozdzielić i powbijać małe gnojki. Powiem tak, im więcej małych gnojków nam przeszkadza w walce z dużymi, tym gorzej. Zwłaszcza, że możemy się na nie przypadkowo zlokować, jak widać na załączonym. Jest ich za dużo! Au. Nie znoszę ganków! Dobra, chyba po prostu się nie będę lokował i tak będzie łatwiej. Mam dziwne wrażenie. Chyba to nie było akurat najlepsze, co mogłem zrobić. O, lala! A, bo ich tu jest jeszcze więcej. Nope. Chciałbym zauważyć, że jeszcze nie ruszyłem ani trochę paspocha, ani jednego, ani drugiego bossa. I chyba się zablokowałem. Yep. Nie mówię, to jest dla mnie o tyle ciekawe, że chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, że rzeczywiście musiałem walczyć z obydwa nas. Bo do czego udawało mi się to jakoś tak rozegrać, żeby tylko jeden z nich teraz mnie bił. Więc ewidentnie jestem dzisiaj bardzo niekompetentny. Albo jak to woli, kompetentny inaczej. Wiecie co? Ja to może po prostu tak zrobię.
Powiem wam, że kiedy walczy się tylko z jednym naraz, to jest dużo łatwiej. Uwierzyłby kto, co? O, szkoda, że staminy nie ma, co? Nieważne. Ups, nie mam staminy. I w diabły. A, pierwszy z głowy. Niestety to nie działa tak, jak ktoś mógłby oczekiwać i za pokonanie jednego nie dostajemy absolutnie nic. Więc musimy jeszcze się zająć drugim, a zanim cokolwiek się stanie. Na szczęście, dopóki tam nie podbiegniemy, to raczej nie będzie on specjalnie agresywny. No chodź, będzie fajnie. Nie chcesz iść? Dobra, chcę iść. Jezu, strasznie mi nie wchodzi ten weapon, ale... I zastanawiam się, co dokładnie robi nie tak. Wow. Tego mojego Nike'a nie widziałem. Oj, niedobrze. Ulala. No i dobra. Zostaliśmy mano a mano. Nice. Ciekawe, czy ja go mogę tak chainować. Jeżeli miałbym wystarczająco dużo FP i staminy. Dowiem się, jak tylko zacznie mi to wchodzić, cholerstwo. Dobra, teraz to już nie mam FP, więc będę się bił normalnie. Na szczęście, jak już mówiłem, poist jest rzeczą w tej grze, więc mając odpowiednio ciężką broń, jesteśmy w stanie je przebijać. Co w wypadku tego typu przeciwników, którzy nie mają żadnego pancerza ani nic, oznacza tyle, że możemy wybijać ich z większości ataków, tak naprawdę. Nice. Dostaliśmy materiały do szycia. Chciałbym znaleźć, gdzie moje runy zostały. Wiem, że zostały przy którymś słupie, ale przy którym? Bo ja ich nie podnosiłem. Tutaj są. A i kolega przeze mną jeszcze. Bo granic i przeciwnicy, których zostawimy gdzieś tam przed bramą, oni się nie despawnują ani nic takiego, więc cały czas musimy mieć ich pamięć, jak wyjdziemy z bossa. No i podobnie jak wcześniej, mamy tutaj teleport, którego tym razem nie chcemy używać. To ważne. Ponieważ z tej jaskini prowadzi również drugie wyjście. I prowadzi on nas na... Wyspę, która z początku może wydawać się odosobniona i kompletnie niedostępna. Najpierw widzimy, że jesteśmy dokładnie na tej wyspie. Znajduje się na niej jeden ważny, w teorii przynajmniej, budynek. Do którego właśnie bardzo szybko się udam. Przy okazji jeszcze tylko zabiję łowieckę. Bo czemu mnie? Tak, wiem, Peta już po mnie idzie. Proszę, nie donoście.
no confidence, jak to mówią. Plus do HP. Tak, będę osobnym człowiekiem, który daje HP, nie to co na pierwszym przejściu. Jest to jej kościół smoczej komunii, w którym możemy nauczyć się różnego rodzaju inkantacji związanych ze smokami. Żeby się ich nauczyć, potrzebujemy smoczych serc, które dostajemy za pokonywanie smoków. I większość z nich wymaga albo Faith, albo Arcane. Biorąc pod uwagę, że nie planujemy być ani wierzący, ani mistykami, to raczej nie grozi nam korzystanie z inkantacji smoków. Ale chciałem pokazać, że coś w ogóle to jest. Dobra, co jeszcze z ważnych rzeczy, które mogę chcieć zrobić? Nie pogadałem z kolegą, który tutaj stoi. Teraz jak o tym myślę. Tak, z tobą. Siema. Owszem. Przybywam po Eldański Pierścień. Ty chuju. Co ty już nie jestem bezdziewiczy? Ale mi się zaraz wciśnie L2. Nie posłucham cię, Varej. Eldański pierścień z wersji nie znasz się. Nie obchodzi mnie, co twierdzi polska wersja, nie znasz się. Robić PvP z ptakami za 10 tysięcy dusz? To dobrze słyszę, tak? To słyszałem. Powinniśmy się udać do zamku Sunvale, gdzie przybywa Godric the Grafted. No dobrze. Rozumiem aluzję, ale najpierw muszę zrobić coś jeszcze innego i bardzo ważnego. Iść wytaplać się w jeziorku. Tylko nie pamiętam, czy to jest to jeziorko? Chyba jest to jeziorko. Tutaj jeszcze ptaki planuję chwilowo bardzo intensywnie zignorować. Bo chcę się wytaplać w jeziorku. Chyba się zastanawiam, czy to było to jezioro? To musi być to jezioro, nie ma tutaj innego jeziora. Chyba. O mój Boże, to kraby. Najgorzej. Halo, muzyka? Muzyka pijana czy nie jest pełna rozumu? To jest to jeziorko, tylko ewidentnie nie jestem pewien, w którym miejscu jeziorka powinienem być. Bo generalnie przyszedłem tutaj w poszukiwaniu pewnego dużego adwersarza. On chyba gdzieś tutaj był bardziej? O! Mamy go! Latający smok Agiel. Chciałbym nie umierać, jak szmat od pierwszego jego hita. Złota zasada do walki ze smokami. Ze smokami walczy się konno. Nie ma innej opcji. Znaczy, oczywiście jest inna opcja, ale...
walka ze smokami zdecydowanie najwygodniejsza, gdy jeździmy konno. I Sevik mnie tego bardzo intensywnie nauczył. O, dzięki. Złaś na dół, poczekam na ciebie. Nie śpieszy mi się. No dobra, już dobra. Fight me. O, zachciało się. Fight me, kurwa. Au. Fight me, kurwa. Smoki mają tendencję do zaczynania się w przedróżnych dziwnych miejscach. Skurwę, syny matki natury. But like fired me. Am I right? Jedna z fajniejszych rzeczy to, że nasz kompas na górze pokazuje nam, gdzie są nasze dusze, które gdzieś tam pozostały. Ale tutaj muszę zdecydowanie odjechać. A nie w to. O, one, holy fuck. Nic się nie stało. Smok sobie ziemię, nie musimy od tego odjechać. Generalnie większość smoczych ataków działa tak, że musimy po prostu na tyle szybko od nich odejść, żeby nas nie trafiły. Przez co powiedzmy, że walka konno jest tutaj wysoce wskazana. Nie powiem, że obowiązkowa, ale naprawdę przydatna, tak? Bo pieszo często nie jesteśmy w stanie na tyle szybko się przemieścić. Yep. A, on się zamachnie. Momentalnie się zastanawiam, czy nie lepiej by mi było walczyć na odlokowanej kamerze. Ale jednocześnie wiem, że jest sporo sytuacji, gdzie zalokowanie się bardzo pomaga. Zwłaszcza jeżeli chodzi o unikanie jego ognistych ataków, takich jak ten przed chwilą, albo ten. Większość tych zieloniących ataków od przodu najlepiej unikać po prostu jadąc do boku smoka. I daje to nam wtedy dość długie okienko na atak. Bo możemy zazwyczaj jakieś 3 razy się zamachnąć w tym czasie, nawet grubą bronią, taką jak to ja mam. Oczywiście zależy to od smoka, tak? Bo Agiel jest jednym z najbardziej takich prostych smoków, jeżeli chodzi o swoje ataki. Jest wiele smoków, które nie dadzą graczowi aż tyle wolnego. O! Zdążę czy nie zdążę? Smoku? No! Uju. Nie zdążyłem. Dobra, teraz zieloniej musimy na bok odjechać. Halo? Gra pijana? Ja czasami nie chcę pytać, co się dzieje, jeżeli chodzi o kolidę w tej grze. O, jedno. To jest tak, od którego akurat najlepiej jest odjechać jak najdalej. Dla bezpieczeństwa. Ale spokojnie, i tak nie mieliśmy jeszcze najlepszej części walki z smokami, czyli tego, że potrafił się despawnować losowo. Bo to jest chyba najlepszy moment związany ze smokami. Jak bijesz się, bijesz i nagle ci znika i pojawia się w swoim normalnym spampoincie. O, smok wylądował w ruinach. Odjedźmy dla bezpieczeństwa. Nie lubię generalnie walczyć w takich rejonach jak te, gdzie jest dużo jakichś losowych rzeczy, które mogą nam przeszkodzić. O Jezu, ciekawe, czy chyba żyjemy. Przez to, że na przykład wjedziemy w skały. O, widzicie? Wystarczy pojedzieć.
Machnij się ogonem? Nie. Tak? Tak. Ganie na tyle, na ile to jest możliwe. Teoretycznie przynajmniej najlepiej jest ciachać się smoki w paszcze, ale pewnie nigdy nie jest to możliwe. Wow, 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 wow. Tutaj wbiegłem w ogień. Holy fuck. To byłoby nieasalne. Smoki można obierzeć zarówno od lewej, jak i od prawej strony. Preferencje zależy od gracza w tej sytuacji tak naprawdę. Nie gridzić, bo to jest najgłupsze, co możemy robić. Łatwiutko. Znaczy, wiem, że to nie jest w pełni losowe, tak? Tylko z perspektywy gracza to może się wydawać losowe, tak? Że walczysz sobie z wielkim smokiem, a tu nagle... Halo, co się dzieje? Co tu się stało? O chuj chodzi? To jest takie... nie rozumiem. Halo, co się dzieje? Halo, gro? Game? Aha. Czemu ten pies jest taki tankowaty? Czasem być tankowaty, psie. Dobra, czas chyba jeszcze będzie zademonstrować najzabawniejszą część Elden Ringa. Za chwilę. Ulala. Nie miałem na myśli nietrafienia w psy. To teraz nie pamiętam, czy to jest to miejsce, czy to nie jest to miejsce. O jedo. Pomocy szczury mnie memują. Jak już mówiłem, szczury mnie memują. A! O Boże! Ja jestem zlokowany! Au. Au. Za dużo szczurów. Nie chciałbym użyć oszczuru, bo to by była kompletna padaka. Pogromca smoków, umarł od szczuru. Co to nawet by nie było nic dziwnego. Teraz tak o tym myślę. Au. Pamiętajcie, problemem nigdy nie jest jeden duży przeciwnik, tylko 50 małych. Zwłaszcza kiedy nie ma się pojeść, żeby sprawić, że ataki przeciwnika nas nie wytrącą. Pytanie, czy to jest ta skrzynka? Uuu, aż się zjadałem. Witajcie w Vape Skrzynkach. Vape skrzynki teleportują nas do zupełnie innej lokacji, z której zazwyczaj nie ma powrotu. Dlaczego ja sobie robię, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie witamy w kryształowym tunelu Selni. Żeby nie było, nie, to nie jest skrzynka z powrotem. Jest to skrzynka na zasadzie... spierdalaj stąd. Żeby nie było, ja nie żartuję. Ja zamiast się bić tutaj z absolutnie niczym. Tak z doświadczenia. Powiedziałem, że nie mam zamiaru się bić niczym tutaj! Żyję. To, co przed chwilą nas doświadczyło, to jest jeden z moich bardzo nielubianych przeciwników. I bardzo się cieszę, że nie zrobił na nic straszniejszego. Pytanie, czy jak usiądę przy tym ognisku, to będę mógł się teleportować, czy nie? Bo w sumie taka rzecz, okej, nie wspominałem jeszcze. Że w Elden Ringu można się teleportować. Wystarczy, że wejdziemy na mapę i wybierzemy inne ognisko, niż to, w którym jesteśmy obecnie. Możemy też to robić nawet nie będąc przy ognisku. Są od tego dobre wyjątki, jak na przykład nasze obecne położenie. W
każdym razie, jak widać, przeteleportowało nas trochę na północny wschód od naszego oryginalnego położenia. Znajdujemy się na Ejońskim Bagnie. Pokazać wam zabawną rzecz? Fajny, duży przeciwnik. Mam bardzo mało HP. Nie radzę ich dotykać. Nie, serio, nie tkajcie ich. Ta lokacja jest bardzo ważna dla magów, tak wam powiem. I mogę wam w każdej chwili zademonstrować, dlaczego jest bardzo ważna dla magów. Hej, proszę nie szkolować Elden Ringa, Biki. Wypraszam sobie. Jak już tu jestem, to mogę przy okazji zgarnąć ogniska. Co ja się będę. Cześć, Melina. Forgive me. I've been testing you to determine. Więc sugeruję, że wysłanie mnie do Brazylii to jest test? Mainę można zwysłać do twierdzy Okrągłego Stołu i nie mamy nic do gadania w tej kwestii. Nie przejmujcie się tą łajdą, która chodzi gdzieś tam w tle. To absolutnie nie jest nic strasznego, koniecznego, złego i w ogóle. Nie ma czym się przejmować, wszystko jest day jobu. Jest to taki nasz, powiedzmy, hub, w którym możemy normalnie sobie posiedzieć, pogadać z ludźmi. Na przykład jest... Spokojnie, nie mam żadnych głupich zamiarów. Więc jest D. Jest Dialos. Dużo smada. Nie przypominam sobie. Jasne, jeżeli odpotkam. Tutaj nikogo nie ma obecnie. Teoretycznie możemy tutaj zeskoczyć. Nie jestem masochistą, żeby tam zeskakiwać. Mam do siebie resztki szacunku. Z podkreśleniem słowa resztki, ale mam. Tutaj jest nasz rezydentny kowal. Bo każda gra musi mieć własnego kowala. Teraz pod uwagę, że mamy obecnie miecz do ulepszenia, to nie widzę powodu, żeby tego nie zabić. Na chwilę obecną powiem szczerze, tak w 100% szczerze i serio, nie wiem jeszcze, pod jaką broń zamierzamy się budować. Na pewno chcę, żeby to była jakaś ciężka broń, ale jaka dokładnie, nie wiem. Na to jeszcze przyjdzie czas, żeby się zdecydować. Tam widzimy takie pomieszczenie zamknięte szarą mgłą. Generalnie, jeżeli jest szara mgła, to w pobliżu będą się znajdowały też posągi tych gargulców, do których musimy włożyć stąd ki. Których wydaje mi się, że albo obecnie nie mamy, albo mamy ich niewystarczająco dużo, żebym chciał ich używać. Nawet nie widzę, żebym w ogóle je miał, więc... Dobra, z ważnych osób, które jeszcze powinniśmy tutaj spotkać, jest Fia, o której mówiono nam też wcześniej. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you,
I am sure, will bear a Baldurkin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Jasne. My thanks, great champion. Najbardziej wholesome interakcja w całej serii Dark Souls. What you felt light up inside you was a Baldurkin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me. Should you require another, I will take you in my arms as often as you need. Idzie? Ona właśnie powiedziała, że będzie nas przytulać, kiedy tylko zechcemy. To jest ten dziwny męski sen. Tylko obawiam się, że muszę ją zawieść pod jednym względem. Baldurkin's Blessing. Zmniejsza nam hapeki. Poise? Halo, poise? Moje pojazd było właśnie pijane. Hapek zresztą też. Wiecie co, ja czasem wolę nie pytać po prostu. Co ta gra miała na myśli? W każdym razie błogosławieństwo, które dostajemy od chwili zniszczone hapeki, więc raczej nie będę z niego korzystał. Wiecie, takie no offense. Wiara w dwa palce. Ciekawa wiara. I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Tak, widzę. Granie to jest jedna z tych rzeczy, które dość mocno się rzucają w oczy, jak człowiek tak pierwszy raz się drogę. Że od tych Sides of Grace odchodzą takie złote promyki jakby i one kierują nas na to, powiedzmy, właściwą ścieżkę, tak? Wiemy fakt, że w tej grze nie ma jednej właściwej ścieżki, więc nie kierują nas tak naprawdę nigdzie, ale... Tutaj mamy drzwi, które są kompletnie zamknięte. Tutaj kolejne drzwi, które są zamknięte i... kolega nie mowa. Oraz Twin Maiden Husks. Czyli nasz tutejszy NPC do sprzedawania rzeczy. Mają one w ofercie parę... broni, Memory Stone'a, który daje dodatkowy slot na czary. 3 Stone Sword Key'e. Biorąc pod uwagę, że ich ilość jest ograniczona, to prędzej czy później, jeżeli będziemy chcieli wszystko zwiedzić, to na pewno będziemy musieli z tego skorzystać. A na razie praktycznie na nic mnie nie stać, z pewnych niewyjaśnionych powodów. Więc co może zrobić dostany człowiek w mojej sytuacji? Zdecydowanie powinienem tu w tej chwili być. Nie jedam sobie mówić, że jest inaczej. W końcu, jeżeli skrzynka mnie tu przyniosła, to coś znaczy. Prawda? Prawda? Spoiler. Absolutnie. Proszę nie przejmować się tymi wybuchującymi rzeczami za mną. One absolutnie nic nie znaczą. Mogę za to grzecznie, kulturalnie przyjść sobie, zgadnąć parę rzeczy, wyjść. K
Kaelis jest bardzo fajną lokacją do tego, tak nam powiem. Człowiek sobie może po prostu wejść, pozgarniać rzeczy. Część z nich okaże się przydatna, część z nich okaże się kompletnie bezużyteczna, ale są! Spadnę stąd bezpiecznie? Powinienem. Tak. Żeby nie było, generalnie jeżeli będą tu jacyś przeciwnicy, to jest bardzo, ale to bardzo duża szansa, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili wyrządzić na tyle dużej krzywdy, żeby próbowanie miało sens. Ale jeżeli chodzi o samo, Orbital Nuke incoming! O samo zgarnianie przedmiotów to nie powinno stanowić większego problemu poza naszymi umiejętnościami platformowymi. W wielu miejscach torrent nie jest na tyle zwrotny, żeby móc bezpiecznie zgarniać przedmioty. Mimo wszystko. Więc radzę unikać takich sytuacji, gdzie musimy na tym polegać konkretnie. Czy tutaj coś będzie tak swego? Nie podoba mi się, że widziałem tutaj ślady krwi. Jest skrzynka. Połowa zabawnego i interaktywnego buildu dla maga tutaj właśnie się znajduje. A chyba umrę. Nie umrę. Ucieknę i się wyleczę, ale nie umrę. Chyba, że ten skadlet się wypełni, ale wtedy będę miał dużo większe problemy niż cokolwiek związanego z tym. Mogę to zgadnąć? Tak, metoda i staw. Tutaj jest druga część bycia zbalansowanym magiem. Dobra, jestem martwy. Chyba, że dążę do ogniska. O mój Boże, ten skadlet się przestał wypełniać w jakichś 99%. O, jestem bogiem tej gry. Czy coś? W każdym razie. Czemu ja tu nie usiadłem? Chciałem odpocząć przy ognisku. W każdym razie, jeżeli by nam bardzo zależało, to moglibyśmy teraz sobie na spokojnie podwiedzać Kaelid. Czy mi zależy? Absolutnie. Ale... Czy tylko u mnie te kolory tak dziwnie się zmieniają? Na takie bardzo niebieskie? Jak ruszą kamerą? Powiedzcie, że to nie tylko u mnie. Nie no, wydaje mi się, że to nie tylko u mnie, mam przynajmniej taką nadzieję. No, z tymi przeciwnikami chwilowo się nie chcą bić. Gdzie ja w ogóle... Co ja w ogóle chciałem zrobić? Chciałem tam podjechać. Na tyle, na ile to będzie możliwe. Ja nie widzę, żeby coś się zmieniało. Czyli to ewidentnie tylko u mnie coś się psuje, więc to jest co najmniej dziwne, ale cieszę się, że u was nie wpływa to w żaden sposób na odbiór. O tak powiem. Możliwe, że u mnie coś z monitorem się stało. Aha, to się źle skończy. Pamiętaj, co mówiłem, że to się źle skończy? To jest mój sygnał, żeby nie być w Kaelid. To zdecydowanie jest mój sygnał, żeby nie być w Kaelid. Nie no, tak na poważnie. Kaelid to jest cefa, którą powinno się zjadać znacznie później, jeżeli chodzi o to, w jakim momencie powinniśmy tam być. Więc na razie sobie zdecydowanie odpuszczę. I ogólnie sobie na dzisiaj skończymy z tyłu jako tako. Jedno co mogę powiedzieć
na 99%, to że siedzi tutaj pewna niebezpiecznie dużo ręka kobieta. Co chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie na 99% w przyszłą sobotę streama nie będzie, bo rodzinka mnie bierze nieco z zaskoczenia. Więc o ile się coś nagle nie zmieni, to przyszłosobotniego Eldena nie będzie. Środowy stream z SMT5 powinien normalnie się odbyć, jak tego. Jeżeli coś miałoby się zmienić, to najwyżej będę próbował jakoś dawać znać w ogóle. A na dziś to było na tyle. Dzięki za przybycie i trzymajcie po. Cześć!